Cezary Kęcik dla portalu Fightsport. Cezary, przede wszystkim ważna rzecz, piąta chyba twoja piąta walka na TFL-u, tak? Jeśli się nie mylę. Tak, to jest moja piąta walka na TFL-u. W czwartej walce wywalczyłem pas, więc teraz muszę go obronić. No właśnie, jak z tą obroną, jak przygotowania, jak to wszystko wyglądało? Przygotowania jak zwykle w klubie CrossFight Radom. Przygotowywaliśmy się w każdej płaszczyźnie, oczywiście tak jak zawsze, to jest MMA. No i co? No jestem przygotowany w 100%. Bureszkina oglądałeś gdzieś na walkach, bo on walczył troszeczkę w Polsce, nie jest to nieznany zawodnik tutaj. Tak, jest tam jego kilka walk, ale tą rolę już odgrywa mój trener, on jest za to odpowiedzialny, on tam podpatruje jakieś te filmiki, układa taktykę, no i ja mam tylko zrobić robotę w klatce. Jesteś taki bardziej, powiedzmy, pozytywnie zestresowany, przygotowany, czy całkowity luz i jutro dopiero ta mobilizacja właściwa? Stresu nie ma, ja tam jakoś nie podchodzę do tego tak, że kurczę, muszę to zrobić. Ja się chcę tym bawić, to jest moje hobby. Można powiedzieć, że od dzieciństwa uprawiam jakiś sport i nie ma jakiegoś tam dużego ciśnienia, wychodzę na luzie i myślę, że tym razem też tak będzie. Ale to chyba pierwszy main event w twoim życiu. Chyba tak. No to co, taki debiut wymarzony, nie? No fajnie, fajnie. Niedaleko, no nie u siebie, bo ja tam jestem z okolic Puław. No ale w Radomiu tutaj jest kilka klubów, nie tylko CrossFight Radom. Bardzo dużo ludzi się interesuje tym sportem, więc wszystkie bilety już zostały dawno wyprzedane. Duża hala, na pewno będzie dobre wydarzenie. Czarek, będę komentował, będę to oglądał z bliska. Mam nadzieję, że polska ręka powędruje w górę i cóż, czekamy na jutrzejsze wydarzenie. Ja też mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.